Polskiego Związku wraz z zarządem, bo nie witam pana Andrzeja, tak przyjemnie. No i witam członków zarządu Polskiej Federacji, bo chyba nie odczytałem, ale bardzo serdecznie witam członków zarządu Polskiej Federacji, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Witam, jeżeli jest, bo nie wiem, bo nie widziałem, pana Ryszarda Lesiekowskiego z Top Agraru. Nie wiem, czy jest. Witamy wszystkich hodowców zaproszonych i działających. Tutaj na zakończenie przede wszystkim bardzo serdecznie witam wszystkich hodowców, bydła. Przepraszam tych, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska, bo czasami można przeoczyć. Na razie jeszcze raz serdecznie witam i tutaj pana Andrzeja. My wszyscy tutaj, koledzy z Warmii i Mazur, witamy całą Polskę, kolegów z sąsiednich związków. Jest nam miło i serdecznie, że jesteście tutaj razem z nami. Wreszcie na tym naszym obiekcie. Myślę, że za chwilę kolega dyrektor przedstawi króciutko historię tego obiektu. Natomiast ja tylko powiem tyle, że to jest kolejny obiekt Polskiej Federacji. Szósty, tak panie prezydencie? Szósty obiekt. I powiem jeszcze tyle. Mam pamiątkę tutaj z obiektu przy otwarciu, jak to było, Minikowa. Pamiętacie, członkowie zarządu, panowie prezydenci, że wziąłem szarfę z Minikowa i że mówiłem, że będzie ona tutaj przy otwarciu tego obiektu. Proszę, Zdzisławie. Dziękuję bardzo. I teraz tak. Historia powstania obiektu. No, ta historia była bardzo krótka, bo zaczęła się w 2010 roku przez podjęcie uchwały przez Zarząd Polskiej Federacji w dniu 17 listopada 2010 roku w sprawie zakupu działki budowy siedziby w Olsztynie dla oddziału olsztyńskiego. I tu jest duża zasługa Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, gdyż po prostu no, były takie prośby, no i wreszcie to doszło do skutku. Następne. Mieściły się one w strategii działania Polskiej Federacji. Następnie została zakupiona działka w Dorotowie i podpisanie aktu notarialnego. To stało się 17 marca 2011 roku. Działka została zakupiona od pana Ługowskiego, rolnika tutaj ze wsi Dorotowo. Tu pierwsze jakieś takie roboty, prace żeśmy wykonali już w sierpniu 2012 roku, mianowicie wybudowaliśmy ujęcie wody pitnej oraz stację uzdatniania wody. Pozwolenie uzyskaliśmy 18 października 2012 roku i uzyskaliśmy decyzję ze starostwa powiatowego. Następnie 6 marca 2013 roku została podpisana umowa z firmą budowlaną Witka na wybudowanie siedziby. 25 marca przekazaliśmy plac budowy dla wykonawcy, dla firmy Witka. 22 kwietnia 2013 roku wmurowaliśmy kamień węgielny. 22 listopada bieżącego roku na tą okoliczność jest sporządzony protokół, jest dokumentem. Uzyskaliśmy pozwolenie z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na użytkowanie budynków oraz Straży Pożarnej również 22 listopada. Decyzję na użytkowanie siedziby z oddziału z powiatowego nadzoru budowlanego uzyskaliśmy w piątek. Ja dzisiaj osobiście jeździłem w rano i przywiozłem tę decyzję. To bardzo ważny dokument. No i tutaj państwo widzicie, jest to 10 grudnia, jest uroczyste otwarcie. Dane budynku. Powierzchnia zabudowy 170 m kwadratowych. Garażu 90 metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa 298 metrów kwadratowych, pomieszczeń biurowych 10, plus do tego kotłownia, archiwum, 3 toalety, w tym jedna dla niepełnosprawnych. Pomieszczenie socjalne, 2 stanowiska garażowe oraz pomieszczenie gospodarcze w tym budynku garażowym. Budynek ogrzewany gazem ziemnym, własne ujęcie wody ze stacją uzdatniania, powierzchnia działki 3000 metrów kwadratowych, agregat, tutaj mamy wyposażenie takie dodatkowe, mianowicie agregat prądotwórczy na wypadek, gdy jak zabraknie prądu. Nie
poprosimy pana prezydenta o zabranie głosu i poprosimy księdza proboszcza o poświęcenie obiektu. Chcielibyśmy, aby pan prezydent zabrał głos, kilka zdań i dalszą część uroczystości po święceniu ze względu na zimno będziemy chcieli przenieść przy uroczystym obiedzie. Proszę bardzo. Ja jeszcze jedno zdanie. Na zakończenie chciałbym przekazać jeszcze jedno zdanie. Mianowicie, panie prezydencie, mogę z przyjemnością zameldować, iż zadanie, które zostało mi powierzone w marcu bieżącego roku dotyczące prowadzenia inwestycji w Doratowie zostało w krótkim czasie, bo w niespełna 8 miesiącach w pełni zrealizowane. Efektem jest ta dzisiejsza uroczystość, na którą mieliśmy pana prezydenta i państwa z przyjemnością zaprosić. W tym miejscu dziękuję dla pana prezydenta, pana dyrektora Kałca, pana dyrektora Kruczyńskiego za powierzenie mi tego zadania, zaufanie oraz pomoc merytoryczną, jaką otrzymałem od panów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy hodowcy i pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, szczególnie hodowcy i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Gospodarzy, uroczystości, szanowni goście, czyli przyjaciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, panowie dyrektorzy, księże proboszczu, panie prezesie, bardzo się cieszę, mam ogromną satysfakcję, że mogę uczestniczyć w tej dzisiejszej uroczystości. Rzeczywiście to szósty obiekt Polskiej Federacji Hodowców Bydła po Jerzewie, po Żgowie, Minikowie, Parzniewie, niedawno po Kobiernie, drugi własnościowy wybudowany od podstaw. Polska Federacja